Stwierdziliśmy bardzo poważne luki w dokumentowaniu dwóch istotnych dla pacjenta sytuacji. Jedna to przyjęcie pacjenta do szpitala bez zgody pacjenta. Druga sytuacja to stosowanie wobec pacjenta środków przymusu bezpośredniego. Ustawodawca nakazuje bardzo skrupulatnie dokumentować tę sytuacje, bowiem szpital, Pracownicy szpitala wkraczają w swobody, w wolności obywatelskie. Takie wkroczenie brutalne, pozbawienie kogoś wolności, zatrzymanie go w szpitalu bez jego zgody, albo zastosowanie środków przymusu bezpośredniego siły fizycznej musi być protokołowane, musi być dokumentowane. Taka dokumentacja m, poza gwarancją wykonywania wszystkiego w zgodzie z ustawą. Jest także podstawą do orzekania dalszego o losach pacjentów. W wypadku pacjentów w szpitali psychiatrycznych, podstawą badania jest obserwacja, są zapisy z obserwacji. Jeśli brakuje w dokumentach opisu przyjęcia do szpitala, jeśli brakuje istotnych informacji o stosowaniu środków przymusu bezpośredniego, bardzo trudno orzekać o dalszych losach pacjenta.